Siemane mane! A nie, dzisiaj nie będzie dinozaura Manojka. Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj w końcu wrócimy do gierek. Będzie naprawdę mega fajna gierka, do tego zobaczymy nową rzecz, którą zostawiła kostka, czyli dziwne znaki, które teraz widzicie. Kostka sobie poszła, a na swojej drodze zostawiła jakieś znaki, jakieś runy, więc ciężko stwierdzić, co dalej będzie się działo. Jeden dzień kostka tkwiła w jednym miejscu, czyli faktycznie troszeczkę sobie spacer robi. Teraz pewnie zapytacie, dlaczego dzisiaj nie ma dinozaura Manojka, przecież tak bardzo wam się to podobało. No ale było dużo osób, które pisało, że Mano, rób to tylko od czasu do czasu, żeby było śmieszne. No i nie wiem, może to i prawda. Zresztą prosiłem was o 10 000 łapek, a wiecie ile zostawiliście? No tyle, no prawie 10 000, ale jednak nie 10 000. Więc jeżeli chcecie, żeby śmieszne tutaj starty właśnie z dinozaurem Manojkiem wróciły i żeby on więcej tak już nie wyglądał i nie był załamany z tego, że nie może wystąpić w odcinku, no to te 10 000 łapek dzisiaj bardzo byłbym wdzięczny. Dzisiaj super gierka z Hubonem, więc zapraszam was do oglądania. Zapyta się pewnie też, jaka jest moja teoria na temat kostki. Jak widzieliście, kostka poszła i zostawiła jakiś znak. W plikach gry kiedyś tam wyszło, że faktycznie było 7 jakichś tam ruchów i jeszcze jakieś runy, więc tutaj zostawiła pierwszą ze swoich run. Zatrzyma się jeszcze w kilku miejscach na mapie, tam również zostawić jakieś runy i potem coś się wydarzy. Taka jest moja opinia i w sumie większości ludzi. Jest to najbardziej prawdopodobne, ale wiecie, jeszcze kilka dni temu nikt by nie pomyślał, że jakaś kostka znajdzie się w Fortnite. Skąd te pomysły? Piszcie w komentarzach swoje opinie, pamiętajcie oczywiście też o moim fanpage'u, Instagramie i kanału Hubona. Ja na dzisiaj już nie będę przynudzał, zapraszam was do oglądania. Hubonik, gdzie lecisz? Tutaj. No ja lecę na ten szary daleko od... Tak, ja lecę na tutaj do bazy, ale ty poza mną leciał. Dobra. Mam broń? Ja też. Lecę. Gdzie jest? Już nie ma. No nie ma brońki. No nie miał. Myślisz, że z brońką bym kogoś porobił? No. Zapomnij. Kurde. To by się nigdy nie wydarzyło. Widzę typów, nawet dwóch. Where? W tamtym takim domku przed nami małym są. Chcesz pompa? Dostał jeden. Do you want some pompas? I wish I have pompa. Ale ich poobijałem tam w tym domku, pa jak tam siedzą. Patrz jak uciekają. A ktoś ich zabił. Jak to? A tam ktoś jest? To co, raszujemy? No raszujemy, go rush. Dobra, biegniemy. Ratunek dla naszych ludzi, których obiłem. O, a nie zabił ich nikt. Pa. Uciek się wybił. Dostał 26. Leży? Nice. Pięknie. Fumpla mu ktoś zabił. Ja zabiłem. Scarrington. Nowa rzecz. Jezus, jak dobrze. To chyba najlepszy start gry, jaki w życiu miałem. No, tylko tak nie za bardzo chyba tutaj topić. Ale jak to mówią na świecie, co się może złego wydarzyć? Ja już mam tą legendarną snajperkę nową, więc nikt jej nie wykorzysta przeciwko mnie. Bo widzę typów! Gdzie? Wbijam na nich! Nie, ale snajperkuję ich. Ale gdzie są, widzę jednego, powiedz. Wchodzą na górę. Na sam szczyt? Na sam szczyt rap gry, jak po schodach ruchomych. Dobra, poczekam na nich. Dobra. Idzie, pa. O, spadł. Spadł, dobra, teraz możemy na niego dojechać. Teraz musimy, bo on już wie, gdzie jestem. Pa, jak latam. Pa, jak lecę. Jakbym to trafił. Obi... Całe full auto w niego weszło. Bardzo dobrze. Przynajmniej zginął. Typy. Where? Po drugiej stronie strefy. Ej, jest na 330, no. Wow, o, ty podobnie trafił. Ale nie lubię być w tej strefie. Ma 0. Jesteś tam sam, bo ja tam snajpię. Leży jeden, jeszcze jeden tutaj gdzieś. Ta, biegnie. Pa. Obity jest bardzo. Nie trafiłem, leży. Jakim cudem to weszło, tak już na same odchodne. Ale w ogóle zobaczcie, co się stało ze strefą. Nie ma tutaj kostki. Tam jest gdzieś kostka, ale tutaj są jakieś znaki dziwne. Co to znaczy? Ludzie mówili, że to są znaki tego Ragnaroku. Wiesz, o co chodzi. Tak. Że w tym roku. Aha! Ale śmieszne. Ej, dobra. Ale niestety nas tam nie było, nie widzieliśmy. ale się przesunęła, więc jestem tylko ciekaw, jak ona wchodziła po tej górze, no to właśnie. Naprawdę musiało wyglądać powikowo. Potrzebowałbym troszeczkę nabojów do tego, masz jakieś naboje? No mogę ci zaraz dać, patrz na to. Jak leży dziwnie, zaraz no jak się wywrócić. Pa na to. Ha. Ha, ha. No śmieszne, śmieszne. Zabawy było co nie miara. Dobra, dojeżdżają. Bonia, dobra, chodź tutaj. Stary, on też miał snajperka. Ty, dojeżdża. Dostał lasera. Ma białą. Leży. Dobra, chillek. Pa, on jest w szoku. Nie wie co robić. Nie wiem, już na boi. Dostał? Na drzewie jest. Dobra, jeszcze. Nie dobijaj kumpla. Dobra. Będzie, wiesz, musiał przyjść wtedy. Dostał. Dobra, dojeżdżam go, bo nie ma sensu. Dostał? Spada? Dostał. Nie upadł? No nie upadł. Dobra. Mogę go zostawić jeszcze, ale nie chciałem się już pies. Dobrze, dobrze, ano jest. Tańczy sobie. A to. Czekaj, dajmy go ten. To snajpy. Dobra. Nice. Nie trafiłem niestety. No, ale zabiliśmy go. Więc it's all good. To fakt. O, pewnie miał matsy. Pewnie miał. O, pewnie będziesz chciał to migana. A, będę chciał. Ej, typek kolejny na 60. W krzaku albo za tym drewnianym czymś. Na blisko? Tak tu? Na blisko? Na blisko, tutaj totalnie. W krzaku? No nie, ale gdzieś blisko bardzo, no widziałem, że ktoś idzie. I'm not blinded, you know? O, z tyłu? O, poszedł sobie na górę, dobra. Wydaje mi się, że skąd strzelał? Wydaje mi się, że jest słony. Na 195. A, no są tam. Wow. Kurde, no nic nie da się trafić w tej gierce. Podnosi. Biegnę! Już nie muszę. No musisz. Wydaje mi się, nie wiem czy to oni strzelali, czy to z góry tam ktoś strzelał. Z górki, no właśnie ten typek co ci mówiłem. No jeszcze ktoś. No właśnie. Ale jest tam, no. Czekaj, pa. Dobra, staj. Oj. Idziesz tam ze mną? Tak, możemy iść zaraz, czekaj. Oni się biją jeszcze z kimś, bo nie chcą się ze mną bić, ani z sobą. Czekaj, jeszcze tutaj otworzę sobie skrzyneczkę. Ta, to niezłe, ja już jestem pod nimi. Dobra, już lecę. Jak to mówią YOLO, rozwalam drzewo. Jest tutaj przy mnie, wiem. A tu jest tu. Dwójka jest na mnie. Czy z RP jak ktoś nawalał? Ta, z tyłu jest koleś. Tutaj centralnie przy nas jest. Nawala z RPGa. Bierz go od razu. Chodzi od lewej strony. Dobra, uciekamy, chodź. A to ty budujesz. Dobra, musimy go położyć. Aha, przede mną jest. Dostałem szotego. No nie. Co? Tak? Mówisz, że tajemnicą na wygranko jest bycie pełnym energii? I pozytywnym oczywiście. A może na przykład tajemnicą na wygranie jest posiadanie skrzynki tam, gdzie się wyląduje, czy nie? A nie, nie do końca. Nie do końca? Nie do końca. Można wygrać bez skrzynki? A, jak zróbmy eksperyment. Czy można wygrać bez skrzynki na początku? Challenge. Dobra. Challenge. Dobra. A nie mam żadnej skrzynki. Jeden leży. Nice. Uważaj, jest koło domku chyba. A nie, widzę go. Na SE. Na SE? No, koło Moderno. Idę go zabić. Dobra. Spróbuję. Ale go wyniuchałem. Z T-Rexem to jednak... Tak. Plus 2 do... Pomocy? Za domkiem? A nie, tutaj w tej bazie. Ma zbugowany skin, nie widzę gdzie jest jego głowa. Jadę tam. Nie widzę gdzie jest jego głowa, no. It's not fair. Dobra, tu jest. Gdzie on? No, no, let's go. O, piękny typ. Ale jak się przeteleportowałem nowymi granatami tam w sekundę. No, te, nie wiem, te nowe granaty są takie pokrząpowe, tak daleko wybijają, że no, to jest... powiedzmy, no, że tak daleko. To? Ale aż tak daleko to bym nie przesadzał. Ale aż tak daleko, no właśnie tak chyba aż tak daleko. Wiesz co jest daleko w dzisiejszym odcinku? Strefa. Strefa jest dość daleko, trzeba przyznać. No. A co tutaj Vending Machine oferuje do wygrana? Ślurpik, znaczy za 225,50, co ty o tym myślisz? Czy to jest warte? Chyba warte. Ale ty masz 13 IQ, miałeś 150 HP, ja mam 79 i 0. Mogłem ja wybić ślerpa, a tobie dać dużą potkę i by lepiej wyszło. Nie, nie, nie. No jak nie? No bo ja mam dla ciebie jeszcze aptekę, która jest useless. Nie wiem, ty w ogóle nie myślisz. Mój kolega jest... 13 IQ ma. Napiszcie mu w komentarzach, że moja wersja była lepsza. Przyjemny to kiedyś był jeden z najlepszych tutaj miejscówek, a teraz? Bo ludzie się boją. Bo wiedzą, że na przyjemnych grasuje wielki, niebezpieczny dinożar. Banojek. Patrzcie, uczył mnie jak żyć. Uczył mnie jak używać ślurpików i spadł i stracił życie. No totalnie amatorka. Strefa mnie uderzy, wiesz? No, widzisz. Troszeczkę za późno mi powiedziałeś, że należy zlutować. No, ja właśnie mówić o strefie, dobra. Oczywiście, że to jest twoja wina, kogo innego. No, twoja. Nie, nie, nie. Tak. Ty jesteś moim teacherem w tej gierce, więc musisz mi mówić zawsze, co powinienem robić. No, ale... dobra, na przykład możesz mi powiedzieć, że umrę zaraz, bo mam dwójkę typów na sobie. You are deading? Shoot. You know you are in strefas. Nie. No na przykład tak się tutaj wydarzyło. Dobijają? Że dobijają oczywiście. No nie. Jak mogłeś mnie zostawić samego? Jak mogłeś? Dobra, fajnie, tak więc na dzisiaj to już było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, bo ja powiem szczerze, bawiłem się super. Dajcie znać, czym waszym zdaniem ta runa jest i co się wydarzy. No i dajcie znać, czy chcielibyście więcej dinozaurowego Manojka, czy jednak wolicie takiego mnie. Pamiętajcie o 10 000 łapak, żeby wrócił dinozaurowy Manojek. Pamiętajcie o Instagramie, fanpage'u. Pamiętajcie oczywiście o G2A, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam gorąco. Na dzisiaj moje drogie, wszystkie drogie sportowe świry to wszystko. Trzymajcie się, pa pa!